Po zakazaniu tzw. aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce niezwykle popularne stały się głosy, że aborcję należałoby zalegalizować całkowicie. Co rusz pojawiają się jakieś filmy na YouTube, które bronią pełnej legalizacji aborcji. Nie spotkałem się jednak z filmami, które broniłyby pełnego zakazu aborcji za pomocą filozofii czy bioetyki. Co prawda na wojnie idei były filmy, które przedstawiały różne perspektywy filozoficzne, ale w tym filmie chciałbym pokazać punkt widzenia pro-life. Oczywiście przyjrzymy się również argumentom pro-choice oraz odpowiemy na nie. Film ten również nie wyczerpie tematu i na koniec polecę wam jakąś literaturę, abyście mogli lepiej spojrzeć na ten problem. Zacznijmy więc od podstawowych argumentów pro-choice za legalizacją aborcji. Prawdą jest oczywiście, że nikogo nie można zmusić do rodzenia dziecka, jeżeli mamy na myśli zmuszanie kogoś do odbycia z kimś stosunku seksualnego w celu poczęcia dziecka. Jeżeli jednak mamy na myśli kobietę, która decyduje, aby dziecka nie urodzić po poczęciu, czyli dokonujemy aborcji, to kobieta wcale nie decyduje się, aby nie urodzić dziecka, a jedynie by urodzić martwe dziecko. Niektórzy pro-choice zmieniają troszeczkę ten argument i mówią, że nie można zmusić kobiety do bycia matką. Spójrzmy więc na to z innej perspektywy. Jakiś czas temu w Korei Południowej miało miejsce pewne wydarzenie. Rodzice, uzależnieni od gier komputerowych, zagłodzili własne dziecko na śmierć. Pytanie. Skoro nikogo nie można zmusić do bycia matką czy ojcem, to czy należałoby ich karać za to, że zagłodzili własne dziecko? Przecież oni po prostu nie chcieli być rodzicami, więc nie karmili go. Oczywiście, możemy powiedzieć, że to dziecko można było oddać do adopcji. Ale co jeśli nie istniałyby domy dziecka i nikt nie chciałby tego dziecka zaadoptować? Czy rodzice w takim wypadku mają prawo przestać być rodzicami? Wydaje mi się, że 99% z nas odpowiedziałby, że nie. Jak słusznie zauważył bioetyk Trent Horn, problemem nie jest zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci, bo przecież nikt z nas nie uważa, że prawo zakazujące dzieciobójstwa zmusza ludzi do bycia rodzicami wbrew ich woli. Jeśli więc dzieci nienarodzone są takimi samymi ludźmi jak dzieci już urodzone, czy prawo nie powinno ich chronić w takim samym stopniu? Niektórzy jednak mówią o miłosierdziu, a mianowicie, że urodzone, niechciane dziecko będzie potem dręczone przez własnych rodziców, bo go wcale nie kochają. I oczywiście, życie w dysfunkcyjnej rodzinie to tragedia. Nikt temu nie zaprzeczy. Czy dla dziecka jest coś gorszego niż usłyszeć od własnej matki, że go nienawidzi? Problemem jest jednak rozwiązanie. Trent Horn porównał to do następującego rozumowania. Ponieważ naprawdę chcemy wyrwać się w ten weekend, gdzieś poza miasto, prosimy wujka, ażeby pilnował dzieci. Co prawda siedział kiedyś w więzieniu za pedofilię, ale lepsze to, niż gdybyśmy zostawili dzieci same w domu. Mogłyby wtedy wsiąść do samochodu jakiegoś zwyrodnialca lub porywacza. Innymi słowy, w obu przypadkach rozwiązanie jest gorsze niż sam problem. Trent również zauważa, że to bardzo niebezpieczne rozumowanie. Wskazuje na przykłady dzieci narkomanów, które są znajdywane u dealerów, kiedy policja ich aresztuje. Maluchy takie oczywiście trafiają do domu dziecka i rodzin zastępczych i bardzo często jako dorośli stają się przestępcami. A jest to niestety spowodowane tym, gdyż dzieci narkomanów bardzo często już w młodym wieku sami są narkomanami. Jednakże, czy powinniśmy stwierdzić, że 2- czy 3-letnie dziecko możemy poddać eutanazji, aby potem nie cierpiało z powodu uzależnienia od narkotyków, czy ryzyka pozostania przestępcą? Zapewne 99% z nas powie, że nie. Przecież jego przyszłość nie jest pewna. Nie musi zostać przestępcą. Może wyjść z nałogu i się zresocjalizować. Skoro więc zabicie 2- czy 3-letniego dziecka narkomanów jest dla nas niedopuszczalne, chociaż uwolni go od potencjalnego złego życia, dlaczego uznajemy, że zabicie dziecka nienarodzonego jest okej? Odpowiedź jest oczywiście prosta, ponieważ pro-choice nie uznają ich za istoty ludzkie. Argument prawa wyboru kobiety najczęściej skrócają stwierdzeniem nie chcemy być inkubatorami. I słusznie, przecież nikt nie chce ich do tej roli sprowadzić. Jednak muszę przyznać, że argument prawa wyboru dziwi mnie, gdy pada z ust feministek, gdyż to przecież one sprzeciwiają się aborcji finansowej dla mężczyzn, o której możecie więcej się dowiedzieć z odcinka Wojny Idei. Jeśli możesz zabić tego gnojka, to ja powinienem móc przynajmniej go porzucić. Moje pieniądze, mój wybór. A jeśli nie mogę, to być może żadne z nas nie może. Co jednak odpowie nam feministka, kiedy zapytam, czy mogę wyrzucić z pracy osobę transseksualną tylko dlatego, że jest trans? Albo czy mogę odmówić udzielenia pomocy jakiejś osobie, bo jest gejem? Albo czy mogę nawoływać do przemocy względem osób innego koloru skóry? Lewica oczywiście odpowie, że nie, bo to transfobia, homofobia, rasizm, mowa nienawiści. Ale dlaczego? Przecież to mój wybór. Kogo zatrudniam, komu pomagam oraz kogo nienawidzę. Dlaczego więc zabicie nienarodzonego dziecka to wybór, a reszta to przestępstwo?
przestępstwo. Ponieważ osoby trans, homoseksualne czy o innym kolorze skóry to ludzie, ale dla lewicy dziecko narodzone nie jest człowiekiem. Jak więc widzimy, wszystko sprowadza się do jednego pytania. Kiedy jest człowiek? Odpowiedź na to pytanie jest prosta albo trudna. Zależy, jakie kryteria przyjmiemy. Jeżeli uznamy kryterium genetyczne, odpowiedź jest bardzo prosta. Życie jest od poczęcia. Pozwolę sobie zacytować profesora Wolniewicza na pytanie, w jakiej chwili powstaje nowa istota ludzka, są tylko dwie odpowiedzi nieumowne. Albo chwili poczęcia, albo chwili urodzin. Odpowiedź druga nie wchodzi w rachubę, bo nikt nie domaga się przecież, by legalizować aborcję dokonywaną na przykład na płodzie 7-miesięcznym. Istnieje zatem konsensus co do tego, że chwila, w której powstaje nowa istota ludzka, jest wcześniejsza od chwili jej narodzin. Pozostaje więc jedynie odpowiedź pierwsza. Nowa istota ludzka powstaje w chwili poczęcia. Potwierdzają ją zaś dane genetyki, zwłaszcza tej molekularnej. Wszystko, co dla nowej istoty ludzkiej istotne, od rysów twarzy i uśmiechu, aż po stopień inteligencji i cechy charakteru, rozstrzyga się już w chwili, gdy dwie ludzkie gamety, spotkawszy się, połączą się w ludzką zygotę. Można by rzec, znów zgodnie z nauką katolicką, że w owej chwili niezwykłej pojawia się na ziemi nowa dusza, już gotowa, choć jeszcze uśpiona. Ludzka zygota jest istotą ludzką. Oto pierwsza fundamentalna przesłanka dla rozumnej dyskusji nad trudną kwestią aborcji. Wszystkie próby podważania tej przesłanki, z jakimi spotykaliśmy się, tchną z daleka sofistyką. Powtarzamy więc, ludzka zygota jest istotą ludzką, choć człowiekiem będzie się stawał jeszcze długo i powoli. Zygota, czy też płód, to istota ludzka z punktu widzenia genetyki. Zarówno biolodzy pro-life czy pro-choice niemal jednomyślnie przyznają, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia. Przykładowo w USA aż 95% amerykańskich biologów to potwierdziło. Zauważyłem jednak, że wiele osób nie do końca rozumie, co to oznacza. I czasem stosuje dziwne porównanie, że skoro aborcja to morderstwo, to masturbacja jest ludobójstwem. Jest to jednak niezrozumienie tematu. To tak jakby powiedzieć, że skoro ciężarówka zrobiona jest z metalu, a śrubki też się robi z metalu, to ciężarówka jest częścią samochodu, tak samo jak śrubka. Plemnik czy komórka jajowa to część ciała ludzkiego. Płód z kolei jest w pełni ciałem ludzkim, zdolnym do wzrostu i rozwoju, czyli jest organizmem. Jak powiedział embriolog Potter, za każdym razem, gdy plemnik łączy się z komórką jajową, powstaje nowa istota, która żyje i będzie żyć, o ile jakieś warunki nie spowodują śmierci. Organizm to zbiór struktur biologicznych albo organów, które tworzą całość, podtrzymują egzystencję istoty wykazującej cechy życia. Stąd różnica między zlepkiem komórek a zygotą. Tak samo jak różni się garść piasku od zegarka. Garść piasku to zbiór ziarenek, które nie mają między sobą interakcji. Odwrotnie jest zegarkiem. Tego przecież nie nazwiemy zbiorem trybików. Embrion jest niczym zegar, który współpracuje ze sobą jako całość. Plemnik, komórki jajowe czy naskórek nigdy same z siebie nie będą pracowały, aby tworzyć czy rozwijać życie. Ponieważ nie da się zaprzeczyć, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, zwolennicy aborcji muszą szukać dyskwalifikacji, czyli odróżniają między człowiekiem a osobą. Innymi słowy, płód może i jest człowiekiem, ale to nie znaczy, że jest warty życia. Stosuje się tutaj ciekawe porównania, a mianowicie jajko to nie kura, żołądź to nie drzewo, płód to nie człowiek. Te porównania, choć wydają się rozsądne, przy bliższym spojrzeniu są błędne. Po pierwsze, jajka, których używamy, są niezapłodnione. Więc tak, to nie jest kurczak. Tak samo jak jajnik kobiety nie jest zygotą czy płodem. Co innego jajko typu balut. Bioetyk Trent zażartował, że jeżeli ktoś by je spróbował, to chrupiące wnętrze szybko przekonałoby ich, że mają do czynienia z kurczakiem na wczesnym etapie rozwoju. Jeżeli chodzi o żołądź, to prawda, nie jest to drzewo. Jak jednak zauważył bioetyk Horn, żołądź już jest małym dębem, gdyż rozpoczyna swoje istnienie wewnątrz żołędzia, a następnie zaczyna kiełkować i rosnąć. Porównać to możemy do stwierdzenia, że zygota, płód czy niemowlak z pewnością nie są dorośli, ale są ludźmi. O wiele lepszą analogią jest porównanie z aparatem fotograficznym. Gdybyśmy zrobili zdjęcie na starym aparacie, który sam wywołuje zdjęcia, to na początku otrzymalibyśmy czarną plamę. Po kilku minutach jednak pojawiłoby się zdjęcie. Wyobraź więc sobie, że zrobiłeś tym aparatem ważne dla ciebie zdjęcie i dajesz jej drugiej osobie. Jest to jednak póki co czarna plama, na której jednak zaraz pojawi się obraz. Ta osoba jednak drze to zdjęcie, a na twoje oburzenie odpowiada. Nie denerwuj się, na
tym zdjęciu nie było nic ważnego. To tylko czarna plama, która ma potencjał, aby stać się zdjęciem. Tak dla ciebie ważnym. Przecież każde zdjęcie polaroidowe ma dokładnie taki sam potencjał, więc co w tym złego? Oczywiście jest to błędne rozumowanie. To było prawdziwe zdjęcie, które było dla ciebie ważne. Po prostu na wczesnym etapie nie widzieliśmy jeszcze tego zdjęcia, a twój znajomy zniszczył wartościową rzecz, zanim została wywołana. Podobnie z aborcją. Gdy ktoś mówi, że uśmiercił tylko zlepek komórek z potencjałem, aby stał się człowiekiem, myli się. To było zabójstwo prawdziwego człowieka, ale na tym etapie rozwoju po prostu nie byliśmy w stanie zobaczyć w nim człowieka. Ale w tej zygocie, czy zlepku komórek, jak powiedział profesor Wolniewicz, jest już wszystko od rysów twarzy i uśmiechu, aż po stopień inteligencji i cechy charakteru. Nie jesteśmy na tym etapie w stanie to dojrzeć, ale wszystko, co sprawia, że jest człowiekiem, jest już w nim obecne. Został po prostu uśmiercony, zanim stał się istotą podobną do nas. Że kiedyś miał na nazwisko Holstein. Jak sam przyznawał, byłem niesamowicie wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się, że niektórzy ludzie twierdzą, że choć z biologicznego punktu widzenia jestem bez wątpienia człowiekiem, moje pochodzenie w jakiś sposób umniejsza albo nawet kwestionuje moją wartość ludzką. Ta puszka jest przymknięta przez okno Overtona, ale ta przykrywka ciągle się przesuwa. Już teraz dyskwalifikatorzy nie są zgodni, jaki element sprawia, że ktoś jest człowiekiem. I tak naprawdę jest to czysto arbitralna decyzja jakiegoś filozofa czy polityka. Czy jak powiedział profesor Wolniewicz, to zwykła sofistyka. A to, że takie rzeczy się dzieją, przekonuje nas XX wiek, gdzie wielu ideologów czy eugeników wprost odróżniało między człowiekiem a wartością człowieka. Przykładowo, jeden ze zbrodniarzy nazistowskich, skazany w Norymberdze, stwierdził: musimy dokonać eksterminacji tego brudu i doszczętnie go zniszczyć. Z całą pewnością Żyd także jest człowiekiem, ale pchła także jest zwierzęciem. Tyle, że niezbyt miłym. A ponieważ pchła nie jest miłym zwierzęciem, to nie czujemy się w obowiązku opiekować się nią i ją chronić. Pozwalać jej się rozwijać, tak aby mogła nas gryźć i męczyć. Nie, musimy raczej ją unieszkodliwić. Wybitni eugenicy używali zresztą podobnego języka. Charles Davenport stwierdził: społeczeństwo musi się bronić. Skoro przyznajemy sobie prawo do odebrania życia mordercy, tak samo mogłoby unicestwić potwornego węża złej protoplazmy. Madison Grant, prezes Towarzystwa Badań Eugenicznych i Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego, w książce Przemijanie wspaniałej rasy wyraźnie dał do zrozumienia. Mylny wzgląd na prawa, które uznajemy za boskie, i sentymentalna wiara w świętość ludzkiego życia uniemożliwiają zarówno eliminację ułomnych niemowląt, jak i sterylizację dorosłych, nie mających żadnej wartości dla społeczeństwa. Prawa natury wymagają, by usuwać niesprawnych, a ludzkie życie tylko wtedy ma wartość, kiedy przydaje się społeczności lub rasie. Jego książkę przeczytał pewien malarz z Austrii, który nazwał ją swoją Biblią oraz później powtórzył jego słowa. Jesteśmy ogniwem stworzenia i dzieckiem natury i dotyczą nas takie same prawa jak wszystkie żywe stworzenia. A w naturze rządzi od samego początku prawo walki. Wszystkie stworzenia niezdolne do życia, wszystko co słabe jest eliminowane. Dopiero człowiek, a przede wszystkim Kościół, wyznaczył sobie za cel sztuczne podtrzymywanie przy życiu właśnie słabych, niezaradnych, niezdolnych do życia i mało wartościowych. W tych przykładach nie chciałem się odwołać do argumentum ate narodowi socjaliści, a pokazać, że każda z tych ideologii odrzuciła człowieczeństwo jako wartość samą w sobie i człowiek musiał spełnić określone warunki tej ideologii, aby mieć prawo do życia. Dlatego przeanalizujemy argumenty pro-choice i zobaczymy, czy oprócz płodu taka filozofia nie pozwoliłaby na uśmiercanie również innych ludzi, czego z pewnością chcielibyśmy uniknąć. Podobnie jak Platon chciałby uniknąć historii ze swoją definicją człowieka. Gdy Platon podał definicję, człowiek jest to istota żywa, dwunożna i nieopierzona, i tą definicją chełpił się i zdobył poklask, Diogenes oskubał koguta i przyniósł go do szkoły na wykład Platona, mówiąc: oto jest człowiek Platona. Peter Singer to filozof bardzo dobrze znany zarówno lewicy, jak prawicy. Osobą o poglądach lewicowych jest głównie znany za walkę na rzecz zwierząt. Prawicy za bycie zwolennikiem uśmiercania noworodków. Mimo tych niecodziennych poglądów, pro-choice bardzo chętnie używają jego argumentów za legalną aborcją. Jednym z najpopularniejszych jest tak zwany szowinizm gatunkowy, a mianowicie krytyka poglądu, że płód, który nic nie czuje, jest ważniejszy na przykład od szympansa, który jest bardziej rozwinięty. Do każdego stworzenia trzeba podchodzić indywidualnie i oceniać na podstawie obecnych możliwości. To rozumowanie jednak zawodzi. Różnica między zwierzęciem a zgotą czy płodem polega na potencjalności. Płód może
stać się inteligentną istotą, która przewyższy szympansy czy inne zwierzęta. One nie. Porównać to możemy do uprawy warzyw. Po zasianiu początkowo mają taką samą wartość jak inne rośliny, gdyż nie wydają przecież dla nas wartościowego plonu. A mimo to ogrodnik pozbywa się chwastów, które rosną wokół tego warzywa. Dlaczego? Przecież mają taką samą wartość jak te warzywa na tym etapie rozwoju. Jednak nikt nie krzyczy o szowinizmie roślinnym. Chodzi o potencjał. Ta roślina może dać nam plon, dlatego jest ważniejsza od chwastów, które są nam niepotrzebne. Jak zauważył filozof Steven Schwartz, wyrzucamy jedzenie, które utraciło już potencjał odżywczy. Nie wyrzucamy jednak jedzenia, które jeszcze nie rozwinęło owego potencjału. Czekamy i dajemy mu szansę. To samo musimy zrobić również w stosunku do istot ludzkich w zarodkowym stadium rozwoju. Jednak przyjmując nawet, że nie powinniśmy być szowinistami gatunkowymi, to w ogóle nie przemawia za legalną aborcją. Przecież możemy jak wyznawcy dżinizmu uznać absolutną wartość każdego życia i jak wyznawcy tej religii chodzić z miotłami, aby przypadkiem nie zabić na przykład jakiegoś robaka. Popularnym argumentem, że płód to nie osoba, jest stwierdzenie, że skoro nie odczuwa bólu, to nie jest człowiekiem, a zabicie go nie jest złe, gdyż nic nie czuje. Argument ten musi się wydać bardzo przerażający wszystkim osobom na analgezję wrodzoną, czyli w ogóle nie odczuwają żadnego bólu. Czy w takim razie zabicie takich osób byłoby czymś złym? Moim zdaniem tak. Jak zauważył Trent Horn, sam ból nie jest tutaj głównym problemem, a odebranie życia. Przykładowo, jeżeli ukradnę komuś spadek, a ta osoba nawet się nie dowie o jego istnieniu, to nie odczuje ona żadnego bólu. Nie będzie jej smutno i tak dalej. Jednak z pewnością wyrządzi jej krzywdę. Jak słusznie zauważył filozof Robert Wenberg, pozbawienie kogoś jakiegoś dobra jest krzywdą nawet wtedy, gdy skrzywdzona osoba nie wie, że coś zostało jej odebrane. Tak więc odebranie czyjegoś życia, nawet jeśli ta osoba nic nie będzie czuć, to wyrządzenie drugiej osobie krzywdy. Warto zresztą zauważyć, że ten argument otwiera przed nami wiele niebezpieczeństw, gdyż w przeszłości argument nie czuje bólu używano do zabijania osób dorosłych. Apeluję do chemików, by stworzyli humanitarny gaz, który będzie zabijał błyskawicznie i bezboleśnie. Niech będzie skuteczny, ale nie okrutny. I rzeczywiście taki gaz powstał. Nazywał się Cyklon B. Człowiek, który nadzorował jego wykorzystanie w praktyce, Adolf Eichmann, zeznawał później, że dzięki Cyklonowi B ludzie w Auschwitz umierali bezboleśnie. To był humanitarny gaz. Tak, właśnie tego określenia użył Eichmann. Inni z kolei przyjęli, że skoro płód nie posiada mózgu, to nie jest on osobą. Problem z tym argumentem jest taki, że wiele osób nie do końca rozumie, do czego jest człowiekowi potrzebny mózg. Jego podstawowym działaniem i wyłącznym, na przykład w przypadku niemowląt, to podtrzymywanie życia. Gdy mózg umiera, ciało przestaje ze sobą współpracować i też umiera. Jednak płód nie jest skomplikowanym organizmem i nie potrzebuje mózgu, aby utrzymać się przy życiu i rozwijać. Dopiero, gdy mózg staje się niezbędny do przeżycia, zaczyna być wykształcany. Jest to zupełnie co innego niż u osób ze śmiercią mózgu. Ich organizm przestaje ze sobą współpracować i działać, a mózg nigdy nie wróci do sprawności. Z kolei u nienarodzonego dziecka mózg powstaje, a organizm pracuje i rozwija się początkowo bez niego. Poza tym, gdyby przyjąć, że posiadanie mózgu jest wyznacznikiem bycia człowiekiem, to większość zwierząt moglibyśmy zaliczyć do ludzi. Niektóre osoby pro-choice stwierdziły jednak, że mózg sprawia, że możemy robić rzeczy typowo ludzkie, na przykład myśleć racjonalnie, na poziomie wyższym niż inne zwierzęta. Jednak ma to pewne wady. Według badaczy, dziecko dopiero między 12 a 24 miesiącem życia przewyższa pod względem kognitywnym inne zwierzęta. Do tego czasu nie posiadają zdolności racjonalnego myślenia. Co więcej, niektóre osoby upośledzone również nie posiadają zdolności racjonalnego myślenia. Ich rozwój nie przekracza osób między pierwszym a drugim rokiem życia. Czy jednak ktokolwiek z nas powiedziałby, że niemowlaka albo osobę ciężko upośledzoną można bez karnie zabić? Wątpię. Oczywiście znajdą się tacy szaleńcy jak Peter Singer, ale uznajmy póki co, że większość z nas, albo praktycznie wszyscy, by tego nie chcieli robić. Jeżeli jednak przyjmiemy, że niemowlaki w przyszłości będą mieć rozwinięty mózg, a niepełnosprawni czy upośledzeni może kiedyś wrócą do pełnej sprawności, należy również przyjąć, że skoro płód będzie miał rozwinięty mózg, to również on jest człowiekiem.
Inni jeszcze uważają, że to świadomość i samoświadomość świadczy o tym, że jesteśmy osobą, czyli wartościowym człowiekiem. Znów, z tym założeniem jest wiele problemów. Po pierwsze, jak wskazują badacze, niemowlaki nie posiadają samoświadomości do drugiego roku życia, a coś, co możemy nazwać ich świadomością, rozwija się około w 5 miesiącu ich życia. Czy więc zabicie niemowlaka do 5 czy 24 miesiąca życia będzie moralnie neutralne? Zapewne większość z nas powie, że nie. To byłoby zwykłe morderstwo. Prawdziwy jednak paradoks pojawia się przy osobach, które są w stanie wegetatywnym. Takie osoby nie posiadają ani świadomości, czy samoświadomości. Jednak są przypadki, że osoba wychodziła ze stanu wegetatywnego i wracała do zdrowia. Więc jak to jest? Jego nienaruszalne, niezbywalne prawo do życia zostało przez niego utracone, ale potem zostało odzyskane, gdy wyszedł ze stanu wegetatywnego? Warto zresztą zwrócić uwagę na pewien problem. Co, jeżeli pewnego dnia będziemy w stanie ludzi sztucznie wprowadzać w stan wegetatywny? Czy w tym przypadku, gdy taką osobę wprowadzimy w taki stan, a następnie zabijemy, czy popełniliśmy morderstwo, skoro według niektórych w takim stanie nie był człowiekiem? Jeszcze inni uważają, że to serce jest dowodem, że człowiek żyje. Jest to jednak bardzo słaby argument, gdyż mamy przykłady ludzi, którzy żyją bez serca. Embrion zaś go nie ma, gdyż jego nierozwinięte ciało po prostu go jeszcze nie potrzebuje. Gdyby zresztą przyjąć, że bijące serce to dowód bycia człowiekiem, to psy, koty i inne zwierzęta dostałyby to zaszczytne miano. Zresztą wychodzi na to, że wystarczy porwać człowieka, wyjąć mu serce, stawić sztuczną pompę i można go bezkarnie zabić. Argument, że płuc nie może przeżyć poza łonem matki, również nie ma za bardzo sensu. Zarówno płód, jak i dorosły jest człowiekiem z punktu widzenia biologii. Mówienie więc, że płód nie jest warty życia, bo nie jest w stanie przeżyć w naszym środowisku, jest jak mówienie, że człowiek dorosły nie jest warty życia, bo nie byłby w stanie przeżyć w łonie kobiety. Problemem pozostają również wcześniaki, które muszą żyć w inkubatorze. Skoro nie są w stanie przeżyć bez inkubatora, poza organizmem matki, to chyba nie są ludźmi i można je zabić. Do tego nas to prowadzi. Warto też dodać, że niemowlak zostawiony sam sobie również za długo nie przeżyje w naszych warunkach, podobnie wiele osób niepełnosprawnych czy upośledzonych. Takie rozumowanie prowadzi nas do eliminacji także tych grup, a tego chyba nie chcemy. Zresztą, ludzie śmiertelnie chorzy też nie za bardzo są w stanie przeżyć bez wsparcia i leczenia. Czy to oznacza, że tracą prawo do życia? Choć profesor Wolniewicz uważa, że nikt nie podnosi tematu aborcji do 9 miesiąca, to wydaje mi się, że nie doceniał naszych kochanych pro-choice. Argument ten mówi prosto. Dopóki się nie urodzi, nie jest człowiekiem. Ciężko mi właściwie odpowiedzieć na ten argument. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że 6-miesięczny wcześniak jest umieszczony w inkubatorze. Jest człowiekiem, bo się urodził. Ale ten w łonie matki, ten sam, już nie. Jedyna różnica jest w tym, że jest w łonie kobiety. Nawet Peter Singer uważa ten argument za absurdalny. Można to porównać do stwierdzenia, że jestem osobą i człowiekiem, gdy stoję w kuchni, ale w sypialni już nie. Trent Horn słusznie zauważył, że co w przypadku, gdyby lekarz przez cesarskie cięcie wyjął dziecko, a potem znów je włożył. Staje się człowiekiem z prawem do życia i przestaje? Niektórzy zwracają uwagę, że zygota, czy też płód, nie przypominają człowieka, więc nie są ludźmi. Jest to jednak płytka generalizacja. Błędnie zakłada się, że o byciu człowiekiem decyduje wygląd. No bo czym jest człowiek? Istotą, co posiada parę rąk, nóg, oczu, odpowiedni wzrost czy kształt? Jeżeli tak, to ludzie, którzy stracili wszystkie kończyny albo zostali w straszny sposób okaleczeni w jakimś wypadku, tracą status człowieka? Historia również pokazuje, że takie myślenie jest błędne. Przykładowo afrykańskie plemię pigmejów zaczęto zamykać w zoo i pokazywać na wystawach. Uznano, że bliżej im jest do małp niż ludzi. Jednak zarówno darwiniści, jak i pro-choice mylą się w swoich ocenach. Pigmeje są ludźmi i wyglądają dokładnie tak, jak powinni wyglądać ludzie w tym rejonie geograficznym. Zaś zygota również jest człowiekiem, która wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać człowiek na tym etapie rozwoju. Inni zaś dają nam wybór, czy uratujesz jedno dziecko, czy 5 zygot. Co wybierzemy? Ale to pytanie nie ma sensu. Przecież już Protagoras powiedział, że dobro polega na opiniach, a opinie są bardzo różne. Nie wątpię, że znajdzie się ktoś, kto wybierze zygoty. Jednak jak słusznie zauważył Jezus w Syrach, każda istota żyjąca lubi podobną do siebie. Podobnie człowiek. Chętniej uratuje dziecko, gdyż jest do niego podobniejsze niż zygota. To naturalne działanie. Spójrzmy jednak na inną analogię. Ojciec ma do wyboru uratować swoją córkę albo 3 nieznane mu dziewczynki. W tym samym wieku co jego córka. Chyba nie mamy wątpliwości, że większość wybierze swoją córkę. Ale czy to oznacza, że tamte 3 dziewczynki nie były w pełni wartościowymi ludźmi jak jego córka? Oczywiście, że nie. Tak samo analogia z jednym dzieckiem i zygotami nie ma sensu.
Gdy więc przyglądamy się tym koncepcjom osoby, możemy dojść do wniosku, że oprócz nienarodzonych dzieci, możemy również zabijać niemowlaki do 5 albo 24 miesiąca życia, pigmejów, wszystkie osoby, które nie wyglądają jak ludzie w naszym mniemaniu, niepełnosprawnych, inwalidów, osoby oszpecone, ludzi z pompą zamiast serca, osoby w stanie wegetatywnym, osoby chorujące na analgezję wrodzoną i generalnie każdego człowieka, o ile zabijemy go bez zadawania bólu, albo wprowadzimy go w stan wegetatywny, albo takiego, który nie będzie w stanie przeżyć w jakimś środowisku, na przykład w przestrzeni kosmicznej. Jak widzimy, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i okno Overtona. Aby uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych konsekwencji, warto, według mnie, przyjąć substancjalną definicję osoby. Na czym ona polega? Wyobraźmy sobie, że twoja rodzina ma samochód, ale przez 20 lat twój ojciec zdążył wymienić 90% części w tym aucie. Czy ten samochód, na który patrzysz, jest tym samym samochodem, który kupiłeś 20 lat temu? Nie, gdyż samochód to przedmiot, który staje się po prostu czymś innym, gdy wymienisz większość jego części. Samochód nie ma żadnej wewnętrznej natury, która pozwalałaby zachować jego wartość czy tożsamość. Inaczej jest w przypadku człowieka. Jeżeli teraz spojrzysz w lustro, to zobaczysz siebie, ale będziesz miał inne ciało niż wtedy, gdy byłeś małym dzieckiem. Jednak wciąż możesz powiedzieć, że to jesteś ty, gdyż masz taką samą tożsamość i wartość. Jak wyjaśnia bioetyk Trent Horn, według substancjalnej koncepcji osoby istnieje w człowieku coś, co nadaje mu wartość i jest zawsze trwałe, choćby nawet wszystkie właściwości akcydentalne danej ludzkiej istoty, jak na przykład zdolność do myślenia czy uczucia, uległy z czasem zmianie. Ta wewnętrzna esencja czy niezmienna cecha bycia osobą jest tym, co sprawia, że możesz powiedzieć o sobie, że byłeś kiedyś dzieckiem, niemowlęciem, płodem, a nawet małym dwukomórkowym zarodkiem, czyli zygotą. Pomimo wszystkich tych zmian posiadajesz w sobie substancjalną właściwość określającą twoją wartość i osobistą tożsamość. Miałeś, masz i nigdy nie przestaniesz mieć prawa do życia. Innymi słowy, jestem osobą, bo jestem człowiekiem. Choć z czasem dopiero będę posiadał świadomość, samoświadomość i racjonalne myślenie, to moja substancja sprawia, że jestem już osobą i człowiekiem z prawem do życia. To chroni nas przed wszystkimi złymi konsekwencjami, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Historia pokazała, że otwieranie tej puszki Pandory, czyli zaprzeczenie, że człowiek jest wartością samą w sobie, zawsze prowadziła do tragedii. I my to widzimy dzisiaj. Przygodowo w Belgii większość lekarzy popiera zabijanie niepełnosprawnych noworodków z nieśmiertelnymi wadami. Pamiętajcie jednak, rewolucje kochają pożerać własne dzieci. Spójrzmy na aktywistów LGBT. Wiele się o tym mówi, że obecna władza odbiera człowieczeństwo osobom LGBT. Pomijam fakt, że słowa prezydenta i innych polityków były wyrwane z kontekstu. Lewica jednak dokładnie to samo robi z osobami nienarodzonymi. Płód jest człowiekiem? Jest, ale to nic nie zmienia, gdyż nie mieści się w naszej filozoficznej definicji człowieka. Dlaczego więc druga strona nie miałaby stworzyć definicji człowieka, której człowiekiem jest tylko ten, co ma taką samą płeć psychiczną, jak płeć biologiczną, oraz tylko ten, co odczuwa pociąg seksualny do przeciwnej płci? Taka definicja człowieka jest tak samo arbitralna, jak odmowa człowieczeństwa nienarodzonym dzieciom. Gdyby jednak dyskwalifikatorzy upierali się, że któraś z ich koncepcji jednak ma rację, to powinni oni pamiętać o podstawowej zasadzie myśliwych. Jeżeli nie masz pewności, że jest to człowiek, nie strzelaj. Innymi słowy, skoro jest tyle koncepcji filozoficznych, które się ze sobą nie zgadzają i nie wiadomo, kiedy zaczyna się człowiek, to bezpieczniej jest przyjąć, że płód jest człowiekiem i należy zakazać aborcji. Niektórzy odpierali ten zarzut, mówiąc, że przecież oni są pewni, że płód nie jest człowiekiem. Jeżeli jednak spotkamy dziś 10 myśliwych i 3 z nich powie: jestem pewien, że to człowiek. 3 innych powie: jestem pewien, że to dzik. Kolejni 3 powiedzą: jestem pewien, że to gatunek chroniony. A ostatni stwierdzi, że nie wie, co to jest. To czy mądrzej jest zaryzykować, że mylą się przekonani, że to człowiek, czy ci przekonani, że to jednak nie jest człowiek? Jeżeli nawet niektórzy eksperci ateiści, jak profesor Wolniewicz, twierdzą, że aborcja to zabójstwo, to wydaje się, że lepiej zaryzykować, że to jest człowiek, niż zabić niewinną istotę. Jednak nawet gdyby dyskwalifikatorzy mieli rację i płód dopiero stanie się człowiekiem, to nie zmienia to niczego, a to za sprawą PPN, czyli przyszłości podobnej do naszej. Etyk i filozof Don Mark Hughes słusznie zauważył, że zabójstwo jest złe, gdyż pozbawia nas naszej przyszłości i wszystkiego, co możemy doświadczyć. Pozbawiając więc życia istotę, która jeszcze nie jest osobą, zabieramy jej dobrą przyszłość, której osobą będzie. Dlatego aborcja jest zła. Ta koncepcja wyjaśnia
wyjaśnia również, dlaczego zabijanie noworodków jest złe. Jak zauważył Don, uważamy, że zabijanie bezbronnych dzieci jest złe, a więc to ważne, aby teoria, która uważa, że zabijanie noworodków jest złe, łatwo to wyjaśniała. Z drugiej strony, teorie osobowości nie tłumaczą prosto, dlaczego zabijanie noworodków i małych dzieci jest złe. Dlatego teorie te muszą dodawać wyjaśnienia ad hoc. Jednak stwierdzenie, że podstawową cechą zabójstwa jest utrata przez ofiarę jej wartościowej przyszłości, tłumaczy zło zabijania małych dzieci czy niemowląt. Przyszłość przeciętnego płodu obejmuje zestaw doświadczeń, projektów i działań, które są identyczne z przyszłością dorosłych istot ludzkich i małych dzieci. Skoro powodem, który wystarcza do wyjaśnienia, dlaczego zabijanie ludzi po narodzeniu jest niewłaściwe, jest przyczyna, która dotyczy również płodów, wynika z tego, że aborcja jest poważnie zła moralnie. Wiele feministek rozumie, że dehumanizacja to bardzo niebezpieczna idea, dlatego niektóre przyznają, płód jest człowiekiem z prawem do życia. Jednak zabójstwo nie zawsze jest złe, na przykład w samoobronie. Dlatego starają się jakoś zracjonalizować aborcję. Bardzo popularny jest argument strefy suwerennej. Polega on na tym, że kobieta ma prawo do swojego ciała, gdyż chociaż płód jest człowiekiem, to i tak narusza jej strefę osobistą, dlatego może dokonać aborcji. Oczywiście, prawo do prywatności i własnego ciała jest bardzo ważne. Jednak czy jest to prawo absolutne? Patrząc na wyroki sądów, musimy jednoznacznie stwierdzić, że nie. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych stwierdził: nie jest dla nas jasne, czy głoszona przez pewne osoby teza, że każdy ma nieograniczone prawo postępować ze swoim ciałem tak, jak ma to ochotę, wiąże się bezpośrednio z prawem do prywatności uznanym przez sąd w poprzednich orzeczeniach. Dotychczas sąd był zdania, że nieograniczone prawo tego typu nie ma racji bytu. Podobnie w Europie. Przykładowo sąd w Niemczech skazał człowieka za to totalitarny tatuaż na swoim ciele. Podejrzewam, że większość feministek czy pro-choice to pochwali, ale dlaczego? Jego ciało, jego wybór, jaki ma tatuaż. W Polsce aresztowano człowieka, który nosił koszulkę z symbolem SS, ale znów, dlaczego? Przecież jego ciało, jego wybór, co nosi. Podobnie sądy wielokrotnie skazywały osoby, które hajlowały w miejscach publicznych, ale dlaczego? Przecież mają prawo robić ze swoją ręką to, co chcą. Podobnie w Polsce, jak w wielu innych krajach, istnieje również obowiązek szczepień, a argument moje ciało, mój wybór, czy się szczepie, jakoś nie ma racji w bytu. Ale dlaczego? Jeżeli odpowiemy, że propagowanie totalitarnych ustrojów nawet na własnym ciele uderza w drugą osobę, a brak szczepień może doprowadzić do epidemii, które uderzą w inne osoby, to musimy również uznać, że aborcja jest niedopuszczalna, gdyż to pozbawia życia drugą osobę z prawem do życia. A jeżeli aborcja jest dopuszczalna, to feministki i pro-choice powinny bronić prawa do parodowania w nazistowskich koszulkach oraz do hajlowania. Bądźcie konsekwentni. Ja jestem. Uważam, że aborcja i propagowanie totalitarnych ustrojów, jak nazizm czy komunizm, powinno być zakazane. Nawet zwolennicy prawa do aborcji widzą w tym argumencie wiele problemów. Przykładowo Louis Poyman zauważył, że jeżeli jakiś człowiek usiądzie na naszym portfelu, to nie ma on prawa nam go nie oddać. I argument, że może robić ze swoim ciałem co chce, nie ma racji bytu. Podobnie Mary Warner, feministka, zauważa: odwoływanie się do prawa do decydowania o własnym ciele, które przybiera zazwyczaj formę prawa własności, jest w najlepszym razie dość słabym argumentem przemawiającym za legalizacją aborcji. Z faktu posiadania tego prawa wcale nie wynika, że mam prawo zabijać niewinnych ludzi, którzy znajdują się na przykład na mojej posiadłości. Co więcej, gdyby takim osobom stała się krzywda na moim terenie, zostałabym prawdopodobnie pociągnięta do odpowiedzialności. Inni jeszcze wskazują, że w przeszłości argument do prywatności był wykorzystywany do usprawiedliwienia innych, dzisiaj niepopieranych czynów. Przykładowo sąd amerykański w XIX wieku, który sądził męża oskarżonego o pobicie żony, stwierdził: mąż, jako pan domu, odpowiada za czyny swojej żony. Z tego względu przysługuje mu prawo do stosowania wobec żony takiej siły, jaka niezbędna jest do poskromienia jej krnąbności. Prawo nie zamierza wtrącać się w wewnętrzne sprawy domu, ani ingerować w relacje między małżonkami. Dlatego, tak samo jak argument mój dom, moja sprawa, nie upoważnia nas do bicia żony w tym domu, czy argument moje ciało, mój wybór, nie upoważnia nas, aby mieć totalitarne tatuaże czy koszulki promujące totalitarne ustroje, tak samo argument moje ciało, mój wybór nie usprawiedliwia zabicia nienarodzonego dziecka w łonie matki.
Drugim i właściwie ostatnim argumentem autonomistów jest prawo do odmowy. Przywołuje się tutaj hipotetyczną historię skrzypka. Otóż wyobraź sobie, że zostałeś porwany i podłączony do słynnego skrzypka. Okazało się, że ten choruje na chorobę nerek i musisz być do niego podpięty przez 9 miesięcy, inaczej umrze. Nikt inny nie ma takiej grupy krwi jak ty, dlatego tylko ty możesz go ratować. Według feministek w tym przypadku masz prawo odłączyć się od skrzypka, nawet jeżeli to go zabije. A jeśli tak, to aborcja jest dopuszczalna. Ta analogia jednak zawodzi na każdym polu. Po pierwsze, etycy nie zgadzają się wcale, czy odłączenie się od skrzypka jest moralne. Peter Singer, ateista i zwolennik zabijania w niektórych przypadkach noworodków swoją drogą, uważa, że odłączenie się od skrzypka jest niemoralne. Ale to nie jest największy problem. Analogia ta nie jest właściwa, gdyż to przecież kobieta i mężczyzna dali temu dziecku życie. Odwróćmy więc tę historię. Załóżmy, że to ty budzisz się w szpitalu. Jesteś podłączony do nieprzytomnego skrzypka. Stwierdzasz jednak, że muzyk nie ma prawa korzystać z twoich nerek i się odłączasz. W pewnym momencie przychodzi lekarz i mówi ci, że albo się podłączysz, albo umrzesz. Okazało się, że skrzypek w ramach żartu porwał cię i podłączył do swojej nerki. Zazwyczaj nikomu nic się nie staje, ale czasem zdarza się, że narządy porwanej osoby są uszkodzone i dopiero za 9 miesięcy dojdą do pełni zdrowia. Na tę historię tracisz przytomność, a skrzypek, gdy się obudził, stwierdził, że to ty nie masz prawa używać jego ciała i odłącza się od ciebie. Ten wychodzi ze szpitala, a ty umierasz przez uszkodzenie nerek. Jak wyjaśnia bioetyk Trent Horn, chyba wszyscy zgodzilibyśmy się, że muzyk postąpił niemoralnie, zaangażował się bowiem w działalność, w wyniku której możliwe było zaistnienie sytuacji, w jakiej będziesz potrzebował korzystać z jego ciała. Jego decyzja o odmowie niezbędnej ci do przeżycia pomocy oburza nas właśnie dlatego, że skrzypek ponosi pełną odpowiedzialność za to, że w ogóle znalazłeś się w sytuacji, w której ta pomoc była konieczna. Podobnie jak kobieta i mężczyzna współżyjący ze sobą dobrowolnie, temat gwałtu omówimy potem, dali życie nowej osobie. Zaciągnęli więc na siebie odpowiedzialność i podobnie jak skrzypek, który uszkodził nerki porwanemu człowiekowi, nie może powiedzieć, że nic go to nie obchodzi. Niektórzy uznali, że jest to karanie za seks. Jednak spójrzmy na analogię. Wyobraź sobie, że żyjesz w Wielkiej Brytanii. Dozwolona jest tam jazda do 0,5 promili alkoholu we krwi. Załóżmy, że jesteś na imprezie i wypiłeś całkiem sporo. Masz około 0,7 promila we krwi. Nie robisz nic złego. Alkohol jest dla ludzi i dobrze się bawisz. Postanawiasz w tym stanie wrócić do domu. Masz do tego prawo. Nie łamiesz żadnego przepisu. Problem w tym, że przy takiej ilości alkoholu już są skutki uboczne. Pech chciał, że wracając potrąciłeś kogoś na jezdni. Głównie przez to, że byłeś pijany. Nie chciałeś tego. Był to po prostu efekt uboczny twojej zabawy. W tym momencie możesz zrobić trzy rzeczy. Uciec z miejsca wypadku, zabić potrąconego przechodnia, albo pomóc mu i zadzwonić po karetkę. Chyba każdy z nas powie, że kierowca powinien pomóc potrąconemu. Nie może powiedzieć, że gdy pił, to pisał się tylko na to, że będzie dobrze się bawił. A skoro nie złamał prawa, to może zignorować potrąconego. Podobnie, jeżeli w wyniku dobrej zabawy dochodzi do poczęcia dziecka, to matka nie może zabić tego dziecka, a ojciec uciec. Seks ze swojej natury służy do płodzenia potomstwa. A to, że czujesz przy tym przyjemność, to dar ewolucji, abyś chętniej przekazywał geny. Nie możesz stwierdzić, że pisałeś się tylko na przyjemność, a nie brałeś pod uwagi tego, że może być dziecko. To właśnie tak, jakby ten pijany kierowca powiedział, że ma moralne prawo dobić potrąconego albo go zostawić, gdyż prowadząc po alkoholu pisał się tylko na dobrą zabawę. Trent porównał to również do maszyny replikującej. Załóżmy, że w 99 przypadkach na 100 maszyna materializuje nam jakieś wartościowe dobra. Jednak czasami, tak raz na 100, zdarzy się, że materializuje niemowlaka. Czy w tym przypadku, jeżeli użyłeś tej maszyny, wiedząc o konsekwencjach, możesz zignorować to dziecko i powiedzieć, że używałeś tej maszyny i liczyłeś tylko na coś wartościowego, a nie na dziecko? No nie. Jak zauważył Horn, podjąłeś pewien akt, mając świadomość, że w jego wyniku może powstać bezbronna istota ludzka, która potrzebuje do przeżycia twojej pomocy. Porzucenie takiego dziecka i skazanie go na śmierć jest po prostu niedopuszczalne. Możemy zresztą podać również inną analogię. Wyobraź sobie, że żyjesz na Syberii, podczas zimy. Z jakiegoś powodu twoja wioska została odcięta od reszty Rosji. Na jakieś 9 miesięcy. I przez ten czas nie będą do was dostarczać różnych zapasów potrzebnych do przeżycia. Jesteście jednak zaradni. Ty i żona macie zapasy na cały rok, do tego potraficie zdobywać pożywienie i wodę w tamtejszych warunkach. Jednak nagle, podczas tej zimy, przychodzi pod wasz dom dziecko. Mówi, że straciło rodziców i prosi o pomoc. Jesteście w stanie przez te 9 miesięcy go wyżywić, a potem oddać władzom czy odpowiedzialności.
odpowiednim ośrodkom, gdy tylko zostanie przywrócona łączność ze światem. Czy moralnym byłoby zabicie tego dziecka albo przegonienie go? Chyba każdy z nas powie, że nie. Chociaż może być on dla nas jakiegoś rodzaju utrapieniem, to niemoralne byłoby przegonienie go czy zabicie. Trzeba udzielić mu pomocy. Tak więc prawo do odmowy nie działa w przypadku aborcji. Gdyby stosować argumenty autonomistów do innych sytuacji, to równie dobrze moglibyśmy argumentować, że na swojej posesji mam prawo zabić każdego, nawet jeśli to ja na tej posesji go umieściłem, albo że nie muszę udzielać pomocy komuś, kogo sam skrzywdziłem. Przejdźmy teraz do trudnych przypadków. Ponieważ jak wcześniej ustaliliśmy, dzieci nienarodzone są pełnoprawnymi ludźmi, dlatego przy tych trudnych przypadkach będziemy posługiwać się analogiami, aby zobaczyć, czy w przypadku dziecka narodzonego postąpilibyśmy tak samo, jak chcemy z dzieckiem nienarodzonym, czyli je zabić. Pierwszy kontrowersyjny przypadek mówi o upośledzeniu płodu. Zacznijmy od wad nieśmiertelnych. Oczywiście, posiadanie niepełnosprawności to wielka tragedia. Jednak to nie powinno sprawiać, że działamy pochopnie. Zastanówmy się, czy gdyby 10-letnie dziecko było ofiarą wypadku, miałoby uszkodzony mózg i jego zdolności umysłowe się znacznie pogorszyły, wręcz można mówić o upośledzeniu, to czy powiedzielibyśmy, że taką osobę należy zabić? Oczywiście, że nie. Staralibyśmy się jak najbardziej ułatwić mu życie. Podobnie, czy jeżeli ktoś na skutek wypadku straci rękę albo nogę lub zostanie oszpecony, to czy powiemy, że należy go z tego powodu zabić? Oczywiście, że nie. Będziemy robić wszystko, aby polepszyć jego los. Szczególnie, kiedy mowa o dziecku. Dlaczego więc, jeżeli nie chcemy zabić dzieci, które stały się niepełnosprawne przez wypadek, to dlaczego chcemy takie dzieci zabijać w łonie matki? I tutaj warto zwrócić uwagę na pewną sprawę. Niepełnosprawni są często dowodem na błahość naszych problemów. Przykładowo Everett Cobb, naczelny lekarz Ameryki, stwierdził: moim ciągłym doświadczeniem było to, że niepełnosprawność i nieszczęścia niekoniecznie idą ze sobą w parze. Najbardziej nieszczęśliwe dzieci, jakie znam, posiadały wszystkie zdolności fizyczne i psychiczne, a z drugiej strony najszczęśliwsze dzieci, jakie poznałem, urodziły się z ciężarami, z którymi ja miałbym problem się zmierzyć. Naszym obowiązkiem jest w takich okolicznościach znaleźć alternatywne rozwiązanie problemów naszych pacjentów. Nie uważam śmierci za akceptowalną alternatywę. Dzięki naszej technologii i kreatywności jesteśmy dopiero na początku tego, co możemy zrobić w dziedzinie edukacji i zajęć rekreacyjnych dla takich młodych ludzi. Jeżeli przeczytacie książki osób ciężko chorych, często możecie przeczytać, że ich życie jest dobre. Jak w tej książce pod wymownym tytułem, nie zmieniłbym niczego. Ale oczywiście mamy też inne przykłady. Screens will identify Down syndrome in the womb, and those pregnancies will just be terminated. Hard for me to sit here and say those words. I completely understand that the people pushing this particular final solution are saying that people like me should not exist. That view is deeply prejudiced by an outdated idea of life with Down syndrome. Seriously, I have a great life. I have lectured at universities, acted in an award-winning film and an Emmy-winning TV show, and spoken to thousands of young people about the value of inclusion in making America great. My mom was a nurse and delivered hundreds of babies before I was born. She knew exactly what to do and what not to do in her first pregnancy. Yet, having all these precautions, this happened. And anybody who saw me and saw my parents automatically thought that, hey, this is a bad thing. And I mean, for anyone to say that would be a good thing, that is not sane. That would be insane. To say that, hey, congratulations, your baby's born without arms and legs. It was such a pause in their life where they couldn't breathe. They couldn't fathom. What kind of life is their firstborn son going to live? Without arms and legs, he can't even feed himself. He can't even dress himself. Doctor said I would never be able to stand up, let alone jump around. You know, I'm so thankful that they knew nothing until I was born.
Because imagine if my parents did know, and they would have what? The option of abortion. And the majority of the doctors, I believe, would encourage such an act. Why? Because what we see in this child's life is not going to be a good quality lifestyle for you and your child. And the wisest thing you could do is abort. Well, hey, who knew? Who knew that I would become a 23-year-old professional motivational speaker, speaking to 1 million people all around the world, starting schools in third world countries, building hospitals in the future and orphanages and all that stuff. We sponsor 43 kids who don't have food, fresh water and all that sort of stuff. And that's just the beginning. I'm a real estate investor. I'm a stock market investor. I love options trading. That's becoming one of my professions. I love real estate investing. I love the fact that we can make money doing real estate developing. Make our money, make more money. I love that fact. I love the fact, though, above all, that I can give the world something that others cannot. Można też podać przykład rodziny Dabertów. Matka choruje na wrodzoną łamliwość kości, podobnie jak dwójka ich dzieci. Spotkałem się z brutalną opinią, że fakt, że dała takim dzieciom życie, jest samolubne i powinno się tego wręcz zakazać. Gdy jednak spytacie jej dzieci, czy są szczęśliwe, to odpowiadają, że tak. Córka nagrywa filmy na YouTube, a syn jest wolontariuszem w szpitalu. I spójrzcie teraz na nas. Mamy epidemię depresji. Ludzie ciągle są nieszczęśliwi i marudni. Gdy widzimy takie osoby, wielu z nas czuje w pewnym sensie radość, gdyż ktoś ma gorzej niż my. Jeżeli jednak spotkacie człowieka bez rąk i nóg, innego z progerią, a kolejnego z łamliwością kości, a oni nie tylko mówią, że są szczęśliwi, ale też poświęcają swój wolny czas, aby pomagać innym, to co ty masz pomyśleć o sobie? Czym są twoje problemy wobec ich problemów? Wobec problemów osób z łamliwością kości? Możesz wtedy zrobić dwie rzeczy. Albo zrozumiesz, że to, co teraz posiadasz, jest wspaniałe, a to po prostu ty tego nie doceniasz. Albo, i co niestety wybiera większość ludzi, znienawidzisz takie osoby, gdyż uderzają w twoje sumienie. I to jest moim zdaniem problem. Mówimy, że dzieci niepełnosprawne nie powinny żyć, gdyż będą nieszczęśliwe, podczas gdy zdrowi ludzie są bez przerwy nieszczęśliwi. Gdy jednak się zdarzy szczęśliwy, niepełnosprawny czy upośledzony, to nazywamy go szaleńcem. Ale zastanówmy się. Skoro szaleńcy są szczęśliwi, a zdrowi na umyśle nie, to czy warto być zdrowym? Przejdźmy więc teraz do wad śmiertelnych. Jest to oczywiście ogromna tragedia i nikomu tego nie życzę, aby coś takiego się mu przytrafiło. Spróbujmy jednak poszukać analogii. Co jeśli dziecko, na przykład 10-letnie, postrzeli się z pistoletu ojca w głowę i straci większość mózgu? Lekarze dadzą temu dziecku oczywiście leki przeciwbólowe, ale nie ma wątpliwości, że umrze. Musimy czekać na zgon. Czy decydujemy się go zabić? A może czekamy z nim do końca? To jest pytanie o eutanazję. Zrobię kiedyś o tym osobny film. Ale wydaje mi się, a przynajmniej wierzę w to i mam taką szczerą nadzieję, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy eutanazji zgodzą się z jednym. Nie może ona być wykonywana bez zgody pacjenta. Przykładowo, jeżeli dorosła osoba zachoruje na raka, będzie leżeć w szpitalu na lekach przeciwbólowych, to matka nie może powiedzieć lekarzowi, aby go zabili, bo nie może wytrzymać tego, jak on cierpi. Jeżeli eutanazja jest legalna, to jest to tylko i wyłącznie jego decyzja. Matka, nawet jeżeli cierpi, widząc chorującego syna, nie ma prawa powiedzieć do lekarzy, aby go zabili. Niektórzy jednak mówią, że skoro dziecko nienarodzone nie jest zdolne do takiej decyzji, to rodzice powinni decydować za niego. Jednak, czy to jest na pewno właściwe rozwiązanie? Niemowlaki czy małe dzieci też nie są w stanie podjąć bardzo wielu decyzji. Dlaczego więc nie pozwalamy rodzicom obrzezać swoich dzieci czy ich kastrować? Ponieważ twierdzimy, że to wpływa na ich całe życie. Dlaczego więc mieliby decydować, kiedy dziecko ma żyć, a kiedy nie? Jeżeli dziecko w łonie matki to pełnoprawny człowiek, to nawet jeżeli uznamy, że eutanazja jest moralna, to jest ona z pewnością niemoralna bez zgody pacjenta, czyli dziecka nienarodzonego. Inni jednak podnoszą głos, że dziecko będzie cierpieć, ale to nie jest prawda. Pozwolę oddać głos doktorowi Tomaszowi, który jest założycielem warszawskiego hospicjum dla dzieci. W dziedzinie leczenia bólu u dzieci i pediatrycznej opiece paliatywnej jestem ekspertem. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym przypadkiem pacjenta naszego hospicjum, któremu nie potrafiłbym pomóc. W rzadkich, najtrudniejszych przypadkach stosujemy tak zwaną sedację terminalną, zgodnie z etyką lekarską i katolicką. Dlatego twierdzenie, że należy zabić nienarodzone dziecko, bo po urodzeniu będzie cierpiało, uważam za fałszywe i demagogiczne. Potrafimy to cierpienie opanować. Lekarze, którzy twierdzą, że nie, nie znają się ani na anestezjologii, ani na pediatrycznej medycynie paliatywnej. Nie powinni zabierać głosu w dziedzinach, w których nie są kompetentni. To tak, gdybym ja udzielał
konsultacji prenatalnych. Niech każdy z nas zajmie się tym, na czym się zna. A zdjęcia chorych dzieci mnie nie szokują. Codziennie na odprawach oglądamy zdjęcia i filmy naszych pacjentów. Oczywiście nie wszystkie nadawałyby się do pokazania w telewizji. Natomiast prenatalne zabójstwo jako prewencja cierpienia to propozycja absurdalna. Przejdźmy więc do aborcji w przypadku gwałtu. Jest to oczywiście bardzo ciężki temat i ogromna trauma i tragedia dla kobiet. Osoby pro-life stoją na stanowisku, że kobietom w przypadku gwałtu należy zapewnić pomoc psychologiczną i rekompensatę finansową ze strony gwałciciela. Uważamy jednak, że tylko sprawca, czyli gwałciciel, odpowiada za tę zbrodnię. Dlatego nie należy za nią karać kobiety czy nienarodzonego dziecka. Porównajmy to do następującej sytuacji. Kobieta zostaje zgwałcona przez obcego mężczyznę. Wcześniej jednak odbyła stosunek z mężem. Zaszła w ciążę i nie ma pewności, czy jest to dziecko gwałciciela czy męża. Postanawia więc ustalić ojcostwo testami DNA. Te wskazują, że jest to dziecko męża, dlatego decyduje jej się urodzić. Jednak 3 miesiące później, po porodzie, okazuje się, że lekarze popełnili poważny błąd i tak naprawdę to dziecko jest synem czy córką gwałciciela. Czy w takim przypadku zdruzgotana matka miałaby prawo zabić to dziecko w kołysce? Jeżeli nie, to dlaczego my mamy jej pozwolić, aby zabiła dziecko, gdy jeszcze nie jest narodzone? Przecież ono tak samo jak dziecko w kołysce nie jest winne grzechowi swojego ojca. Spójrzmy też na inny przypadek. Załóżmy, że jesteśmy w rosyjskiej wiosce na Syberii. Z powodu zamieci jesteście oddzieleni od reszty Rosji. I w tej wiosce pewien mężczyzna porwał kobietę. Umieścił ją w piwnicy i torturuje. W pewnym momencie przyprowadził też dziecko i umieścił je naprzeciwko kobiety. W końcu udaje się kobiecie i dziecku uciec od tego oprawcy, a kobieta wraca do domu i się zamyka. W pewnym momencie dziecko puka do drzwi i mówi, że nie ma dokąd pójść i że zamarznie. W pobliżu nie ma nikogo innego. Tak więc, co powinna zrobić kobieta? Puścić dziecko? Zostawić je na pewną śmierć? A może zabić je, ponieważ będzie jej przypominać o oprawcy? Chyba wszyscy przyznamy, że pomimo tej traumy, kobieta powinna pomóc dziecku, które przecież nie jest niczemu winne. Winnym jest tylko sprawca. A skoro uważamy, że kobieta powinna pomóc takiemu dziecku, dlaczego pozwolić jej, aby zabiła dziecko nienarodzone, które również nie jest winne, że jest w tej sytuacji? Również nie jest winne grzechom swojego ojca. Oczywiście, gwałt to tragedia, ale uważamy, że zabójstwo nie jest rozwiązaniem. Aborcja nią nie jest, jak wspominają niektóre kobiety, które zaszły w ciążę przez gwałt. Any woman who's been raped has suffered horrific violence and injustice. She needs help, healing and the support of her community. The rapist should be held accountable to the fullest extent of the law. And in many cases, our laws must be improved to more fully protect women and girls from their attackers. This is a very personal topic for me because my own mother was a victim of rape. And she chose life, my life. When someone says that children conceived in rape should be aborted, they're talking about me. My mother saw that my life was not worth any less than anyone else's simply because of the way that I was conceived. And that I shouldn't be put to death for the crimes of my father. Abortion does nothing to give the woman the healing that she needs and deserves. Abortion doesn't erase the rape or undo the violence that the woman has suffered. Instead, abortion subjects this woman, and now her child, to yet another act of violence that also cannot be erased or undone. As many rape survivors have poignantly testified, abortion is actually an obstacle to healing after rape. Abortion adds trauma to trauma, and it creates yet another innocent victim. It's never fair to punish an innocent child with what amounts to the death penalty because her father committed a heinous crime. Under our current laws, we do not even give rapists the death penalty. So to put the child to death is to give rapists more rights than we give innocent preborn children. Listen to the testimony of Jennifer Christie, who was brutally raped on a business trip. She became pregnant, but she rejected abortion for her son. I was told that if you just abort, everything will be okay and you'll forget. If you just abort, then you can move on. There's no forgetting. No woman is ever going to forget what happened to her. I've been told so many times that if you just had an abortion, you won't always have this reminder hanging over your head, this reminder. Is my son a reminder? He absolutely is. My son is a reminder every day that as women, we can rise above our circumstances. My son is a reminder that love is always stronger than hate, and that who we are as human beings is not determined by how we were conceived.
After Ashley Segrist was raped, she had an abortion. Today, she speaks of the horror she experienced. And I could never, ever deal with my rape because I was so focused on what I had done to choose an abortion. And that's what people don't understand. Like, tell rape victims, oh yes, have an abortion, so that way you can go on and we can deal with the rape. But the abortion just makes the rape 1,000 times worse because now you have these 2 horrible events that you have to deal with. Abortion is not the loving course of action for a woman seeking healing after sexual assault. We as a community need to hold rapists accountable to the fullest extent of the law and give love and support to both the woman and her child. Jest to najtrudniejszy przypadek, na polu którego powstało wiele nieporozumień. Lekarz może podjąć leczenie, które może się zakończyć nawet śmiercią jednego z pacjentów, czyli nienarodzonego dziecka. Feministki czasem przedstawiają nam radykalne przykłady, jak na przykład ten z Irlandii, gdzie nie chciano usunąć płodu w przypadku poronienia. W tym jednak przypadku udowodniono, że doszło do pomyłki lekarskiej. Nie była więc to wina surowego prawa, a nie kompetencji lekarzy. Problemem jest jednak pytanie, czy aborcja jest kiedykolwiek potrzebna, aby ratować życie matki. W Stanach Zjednoczonych liderzy medyczni reprezentujący 30 tysięcy lekarzy podpisało się pod deklaracją, w której stwierdzili, że celowe zabicie nienarodzonego dziecka podczas aborcji nigdy nie jest konieczne, aby ratować życie matki. Cytując, po 20 tygodniach wieku zapłodnienia nigdy nie jest konieczne celowe zabijanie płodu, aby uratować życie kobiety. W przypadkach, kiedy życie matki w drugiej połowie ciąży rzeczywiście jest zagrożone, nie ma czasu na aborcję, ponieważ aborcja trwa zazwyczaj od 2 do 3 dni. Zamiast tego, w takich sytuacjach potrzebny jest natychmiastowy poród, który może być wykonany w sposób właściwy z medycznego punktu widzenia. Możemy uratować życie matki poprzez poród nienaruszonego niemowlęcia w szpitalu, gdzie zarówno matka, jak i noworodek mogą otrzymać potrzebną opiekę. Nie ma medycznego powodu, aby umyślnie zabić płodowego człowieka poprzez nieludzką aborcję, np. rozczłonkowanie żywej istoty zdolnej do odczuwania bólu. Podobnie w innej deklaracji, pod którą podpisało się prawie 500 lekarzy, czytamy, że aborcja nigdy nie jest konieczna, aby ratować życie matki. Jak wyjaśniają eksperci, zawsze jest jakieś rozwiązanie. It is often said that abortion is sometimes medically necessary to protect the life or the health of the mother. This is simply not true. As a neonatologist, I am regularly consulted to advise mothers with high-risk pregnancies, and I routinely care for their babies. I have also personally gone through 2 very difficult pregnancies, each requiring hospitalization. So I have great empathy and respect for all women who are pregnant, especially those with difficult or high-risk pregnancies. What women deserve to know, however, is that even in the most high-risk pregnancies, there is no medical reason why the life of the child must be directly and intentionally ended with an abortion procedure. In situations where the mother's life is truly in jeopardy, her pregnancy must end and the baby must be delivered. These situations occur in cases of mothers who develop dangerously high blood pressure, have decompensating heart disease, life-threatening diabetes, cancer, or a number of other very serious medical conditions. Some babies do need to be delivered before they are able to survive outside of the womb, which occurs around 22 to 24 weeks of life. These situations are considered a preterm delivery and not an abortion. These babies deserve to be treated with respect and compassion, and parents should be given the opportunity to honor their child's life. The fact that every year thousands of abortion procedures are done on babies that are the same gestational age as many of the babies I routinely care for is something that very deeply and profoundly disturbs me as a physician. These babies move, breathe, can cry, hear, and feel pain. The second trimester dilation and evacuation procedure, or D&E, involves dismembering the baby by tearing off his or her arms and legs and crushing their bodies and skulls even while they are still alive. The third trimester induction procedure involves delivering a lethal injection with a large needle into the baby's heart or head. There are also serious safety concerns related to late-term abortions. If a woman's life is imminently in danger, a preterm delivery is a much safer option. An emergency C-section can be completed in less than an hour.
while an abortion after 24 weeks, when the most common life-threatening complications occur, takes 2 to 3 days to complete due to the necessary dilation process, in essence delaying treatment and significantly increasing the risk of death and serious disability to the mother. In addition to early delivery as a means of protecting the mother, there are also times when it may be necessary to give a pregnant mother medical treatments which may tragically result in the loss of the baby. However, it is important to understand that these treatments are not abortions. For example, if a pregnant mother has cancer and chooses to undergo chemotherapy, that treatment may result in a miscarriage. However, the treatment given is very different than abortion, as the purpose of the chemotherapy is not to kill the child. Some will also confuse the necessary treatment for an ectopic pregnancy with an abortion. An ectopic pregnancy occurs when a preborn child implants in the mother's fallopian tubes or somewhere outside of the uterus. When a preborn child implants outside of the uterus, it is a hostile environment for the baby in which it cannot survive. And sadly, removing the baby from the fallopian tube or abdominal cavity is necessary, as an ectopic pregnancy will inevitably end in a miscarriage and may threaten the mother's life. These situations are devastating. However, they are not considered abortions. Abortion unnecessarily ends the lives of children and may also result in serious medical and psychological risks to women. Physicians have an ethical duty to deliver expert care for both patients, the mother and the child. A mother's life is always of paramount importance, but abortion is never medically necessary to protect her life or health. Pozostaje nam umówić jeszcze kilka problemów. Niektórzy uważają, że karanie aborcji wcale nie zmniejsza ich liczby. Nawet jeżeli to prawda, to nie ma to żadnego znaczenia, gdyż badania wykazały również, że wyższe kary nie odstraszają przestępców od popełnienia różnych wykroczeń. Czy ktoś jednak w takim przypadku uznałby, że kara na przykład za zabójstwo powinna wynosić maksymalnie karę w zawieszeniu, gdyż przecież kara wielokrotnego więzienia nie odstraszy zabójcy? Oczywiście, że nie. Podobnie rzecz ma się z aborcją. Nawet jeżeli kary nie odstraszają przed popełnieniem tego czynu, to karzemy go, gdyż jest to zabójstwo nienarodzonego dziecka. Porównajmy to do obrzezania kobiet. Zabieg ten jest oficjalnie zakazany w Egipcie od 2008 roku, a mimo to 87% kobiet jest tam obrzezanych. Co ciekawe, to tylko o 2% mniej niż w Mali, gdzie obrzezanie jest całkowicie legalne. Czy w takim razie, skoro prawo nie jest skuteczne, powinniśmy uznać, że okaleczanie kobiecych narządów rozrodczych powinno być legalne? Chyba wszyscy się zgodzimy, że nie. A skoro tak, to dlaczego mamy zrezygnować z zakazu aborcji, nawet jeżeli to nie zmniejszy liczby aborcji? Jeżeli zaś chodzi o pytanie, czy sam zakaz zmniejsza liczby aborcji, to pytanie dyskusyjne. Pro-choice powołują się na badania, które porównują liczby aborcji w krajach, gdzie jest legalna, i w krajach, gdzie jest nielegalna. Jednakże zapominają, że bieda generuje przestępstwa, w tym aborcje. A tak się składa, że większość krajów z surowym prawem aborcyjnym jest biedna. Badania w krajach rozwiniętych przyniosły inne wyniki. Przykładowo w USA w 1981 roku eksperci oceniali, że rocznie przeprowadzano około 100 tysięcy nielegalnych aborcji. Organizacje pro-choice oceniały na 600 tysięcy. Jednak po liberalizacji prawa liczba legalnych aborcji osiągnęła niemal milion. Jest więc to wzrost 10-krotny. Co więcej, profesor Wolniewicz zauważył, że liberalizacja aborcji niesie za sobą inne niebezpieczeństwa. System prawny, obok innych swych funkcji, pełni także ważną funkcję ekspresywną. Jest najdobitniejszym wyrazem dla siły, z jaką społeczeństwo jest przywiązane do swych wartości i z jaką potępia to, co w owe wartości godzi. Z tego punktu widzenia, liberalna ustawa aborcyjna z 1956 roku jest głęboko wadliwa. Faktycznie oznacza ona bowiem społeczne przyzwolenie na aborcję, dając tym samym fałszywy sygnał umysłom niedojrzałym lub zagubionym. Skoro prawo coś takiego dopuszcza, to widać nie jest to znowu nic aż takiego złego. A umysłów takich jest wiele i ich liczba rośnie. Liberalna ustawa aborcyjna nie tylko dopuszcza szeroko aborcję, lecz ją także z faktu swego istnienia sankcjonuje i wspiera. Inni z kolei mówią o niebezpiecznym podziemiu aborcyjnym. Choć jest to oczywiście straszne, że kobiety ryzykują zdrowie w klinikach aborcyjnych, to zastanówmy się, czy taki argument miałby rację bytu w innych przypadkach? Przykładowo, obrzezanie.
Jak ustaliliśmy, zakaz wcale nie usunął obrzezania w Egipcie. Jednak przez to obrzezanie jest dokonywane nie w szpitalach, a na przykład w domach w niesterylnych warunkach. Czy w takim razie powinniśmy zalegalizować obrzezanie? Wydaje mi się, że mimo wszystko większość z nas powie, że nie. Dlaczego więc nie krzyczymy, gdy jakaś kobieta zmarła w wyniku obrzezania, aby zalegalizować obrzezanie, aby kobiety nie umierały w tych warunkach? Po drugie, badania nie potwierdzają wysokiej śmiertelności w podziemiu aborcyjnym. Według Centrum Danych Kontroli Chorób z 1972 roku z powodu nielegalnych aborcji zmarło 39 kobiet. Dla porównania w legalnych klinikach aborcyjnych zmarło 24. Już w latach 60. nawet zwolennicy legalnej aborcji zauważyli, że aborcje w podziemiu przestały być niebezpieczne. Od jakiegoś czasu aborcja nie jest już zabiegiem niebezpiecznym. I nie mam tu na myśli tylko aborcji terapeutycznych, które przeprowadza się w szpitalach, lecz także tak zwane aborcje nielegalne, wykonywane przez lekarzy w podziemiu aborcyjnym. Należy podkreślić, że według szacunków Konfederacji 90% nielegalnych aborcji wykonywanych jest obecnie przez wykwalifikowanych lekarzy. Problemem są oczywiście kraje biedne, gdzie zarówno legalne, jak i nielegalne aborcje są niebezpieczne z powodu złej służby zdrowia. Przykładowo, w 2010 roku współczynnik śmiertelności wśród matek średnio wynosił 21 zgonów na 100 tysięcy. W Polsce było to 5 na 100 tysięcy, a w Irlandii 6. A wtedy w obydwu krajach aborcja była w większości zakazana. Dlatego śmiertelność kobiet w podziemiu aborcyjnym to mit, który ma za zadanie zliberalizować prawo aborcyjne. Niektórzy jeszcze zwolennicy pro-choice uważają, że edukacja seksualna lepiej poradzi sobie z problemem aborcji niż zakaz. I mają rację. Problem w tym, że to niczego nie zmienia. Przykładowo konwencja stambulska mówi, że prócz kar trzeba także edukować ludzi, aby zmniejszyć przemoc w rodzinie. Czy w takim razie ktoś z nas powie, że mąż może uderzyć swoją żonę, albo żona może się znęcać nad swoją rodziną? Bo zamiast ich karać, należy edukować. No nie. Wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy, że należy i edukować, oraz w przypadku wystąpienia przemocy poinformować odpowiednie organy. Tutaj musimy także rozprawić się z pewnym mitem, że katolicy są przeciwko edukacji seksualnej. Wręcz przeciwnie. Ale popieramy po prostu inny model. Najbliżej Kościołowi katolickiemu jest strategia ABC, czyli wstrzemięźliwość, wierność, a gdy nie możesz się powstrzymać, to użyj prezerwatywy. Kościół katolicki już od Jana Pawła II popiera teologię mniejszego zła, czyli lepiej użyć prezerwatywy niż nieść śmierć w postaci wirusa HIV. Strategia ABC sprawdziła się w Afryce, gdzie przykładowo w Ugandzie miała duży wpływ na spadek zarażenia wirusem. Podobnie, trzeba wspomagać biedne rodziny, gdyż to bieda i ciężkie warunki generują przestępstwa, w tym aborcje. Dlatego w krajach biednych jest więcej przestępstw, nawet jeżeli prawo jest tam bardziej brutalne. To by było na tyle. Choć naprawdę, można byłoby jeszcze wiele powiedzieć, uznałem, że ten film i tak jest za długi. Źródła i książki, które Wam polecam, niezależnie czy jesteście pro-choice czy pro-life, macie teraz wyświetlone. Zachęcam również wejść na stronę Bractwa Małych Stópek. Organizacja ta pomaga kobietom w trudnej sytuacji. Myślałem również, czy nie poruszyć by tematu aborcji ze strony religijnej, ale bycie przeciwko aborcji nie jest kwestią bycia człowiekiem wierzącym czy niewierzącym, a tego, czy jest się moralnym czy niemoralnym, przynajmniej według pro-life. Ode mnie to było wszystko. Z Panem Bogiem.